W pewnej nocy 603 roku przed naszą erą, przerażająca wizja wyrwała babilońskiego króla Nebukadnesara ze spokojnego snu. Starożytni byli przekonani, że sny zawierają boskie przesłanie. Spisywali je w sennikach, spędzali noce w świątyniach, aby je otrzymać, a przerwanie lub zapomnienie snu uważali za przejaw boskiego gniewu. Na jednej z glinianych tabliczek w piśmie klinowym, odnalezionej przez archeologów w ruinach Babilonu, odczytano następujący zapis: Jeśli człowiek zapomina swój sen, znaczy to, że jego Bóg gniewa się na niego. Dlatego zdeterminowany monarcha Natychmiast wezwał do siebie mędrców dworskich i zażądał, aby przypomnieli mu treść wizji, którą zapomniał, i wyjaśnili jej znaczenie. Mędrcy, nawet pod groźbą kary śmierci, nie byli w stanie odgadnąć treści snu, a skutkiem tego zinterpretować go. Rozsierdzony monarcha kazał ich stracić. Wyrok objął także studentów dworskiej szkoły przygotowujących się do funkcji mędrca babilońskiego, wśród których był deportowany z Jerozolimy Hebrajczyk Daniel. Podobne wypadki zdarzały się na starożytnych dworach. Ojciec historii, Herodot z V wieku przed naszą erą, podaje: że król perski Dariusz I zarządził rzeź magów, a cesarz rzymski Wespazjan w 71 roku wygnał astrologów i filozofów z Rzymu. Daniel poprosił wtedy o audiencję u króla, któremu zaproponował wstrzymanie wykonania wyroku w zamian za wyjaśnienie problemu. Nebukadnezar wyraził zgodę. Daniel po usilnych modlitwach otrzymał w nocy od Boga ten sam sen co Nebukadnesar wraz z jego zrozumieniem. Gdy następnego dnia Daniel stanął przed królem z odpowiedzią od Boga Nebukadnesar nie ukrywał swego zdziwienia, że taki młody człowiek, jeniec z podbitej Jerozolimy, czciciel pokonanego Boga może rozwiązać zagadkę, wobec której doświadczeni mędrcy babilońscy byli bezradni. Daniel potwierdził władcy, że zagadka snu jest poza możliwościami człowieka i bóstw Babilonu, ale Bóg niebios zna jej rozwiązanie, ponieważ od niego pochodzi. Przypomniał królowi, że poprzedniego wieczoru Zastanawiał się nad przyszłością swojej monarchii i złotego Babilonu. W odpowiedzi na swoje myśli otrzymał w nocy proroczy sen, w którym Bóg objawił mu nie tylko przyszłość Babilonu, ale i świata. Daniel opowiedział królowi jego sen. Zapisany on jest w drugim rozdziale Księgi Daniela, od wersetu 31. Po trzydziesty piąty. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z miedzi. Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko, jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień, zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Witam na YouTube, Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Prosimy, subskrybujcie nasz kanał, abyśmy mogli przebić się przez gąszcz. Różnych programów i zaistnieć w internecie. Uprzejmie prosimy o wsparcie dla naszej działalności. Pomoże nam to docierać do coraz większej liczby odbiorców. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Możecie być pewni, że Wasze wsparcie zostanie mądrze wykorzystane na nasze potrzeby i reklamę. Wszystkim, którzy to uczynili, dziękujemy. Numer konta i wszelkie dane na ten temat znajdziecie w opisie naszego kanału. Rozsyłajcie nasze filmy, linki i namiary do rodziny, przyjaciół i znajomych. Oni też winni poznać prawdę, że świat dobiega do swego końca. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka w górę. Nebukadnesarowi. Śnił się posąg. Jego głowa była ze złota, tors ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy z żelaza i gliny. Kamień oderwał się od zbocza góry i uderzył z impetem w jego stopy. Szczątki skruszonego posągu rozwiał wiatr, tak że śladu po nim nie zostało. Kamień wyrósł na wielką górę. Która zajęła powierzchnię Ziemi. Na starożytnym wschodzie posąg człowieka interpretowano jako symbol przyszłości i przeznaczenia świata. Prawdopodobnie mędrcy byliby w stanie wytłumaczyć sen, gdyby znali jego treść. Już na wstępie możemy zauważyć, że posąg wskazuje na degenerację i odchodzenie ludzkości od Boga. Po złocie mamy srebro, potem miedź, żelazo, a w końcu glinę. Kosztowne kruszce przechodzą w powszechną glinę. Budowa posągu sugeruje kruchość cywilizacji, jak niewiele potrzeba, by przestała istnieć. Posąg to kolos na glinianych stopach. W rzeczywistości posąg złożony z tak ciężkich metali jak złoto, srebro, miedź i żelazo nie mógłby ustać. Glina nie wytrzymałaby takiego obciążenia. Trzecia istotna kwestia, dwa razy podkreślona w proroctwie, to fakt, że kamień rozbił posąg bez udziału człowieka. Człowiek nie ma wpływu na upadek kamienia. W wersecie 34 czytamy: Patrzyłeś, a wtem, bez udziału rąk, oderwał się od góry kamień. A w wersecie 45: Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk? Wynika stąd, że nie mamy wpływu na zakończenie doczesnej historii. Stanie się to niezależnie od tego, czy chcemy tego, czy nie. Nie jesteśmy w stanie ani przyspieszyć, ani opóźnić powrotu Chrystusa. Czytamy werset 36 do 38. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Daniel wyjaśnił Nebukadnesarowi, że złota głowa reprezentuje Neobabilonię, jego królestwo chaldejskie, które było mocarstwem nad Biblijnym Wschodem przez 66 lat od 605 do 539 roku przed naszą erą. Herodot podaje, że złoto było najpopularniejszym metalem w Babilonie. Prorok Izajasz mówi o Babilonie jako perle królestw, a Jeremiasz jako złotym kubku. Czytam werset 39. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą Ziemię. Według interpretacji Daniela, srebrny tors. Oznacza Persję, czyli monarchię Achemenidów, która panowała 208 lat, od 539 do 331 roku przed naszą erą. Srebro było najpopularniejszym metalem w Persji. Jej system finansowy oparty był na rozliczeniach w srebrze. Satrapie perskie płaciły podatki w srebrze ale indyjska płaciła złotem, które i tak przeliczano na wartość srebra. Herodot podaje, że zgromadzone srebro topiono, napełniając nim gliniane naczynia, zdejmując jedynie następnie glinianą otoczkę. Za każdym razem, gdy potrzebne są pieniądze, król każe odrąbać metalu, ile mu potrzeba. W Egipcie odkopano perskie skarbce, a w nich bryły srebra zlepione ze srebrnymi monetami, darejkami, których nie liczono, tylko odważano. Miedziane biodra to Hellenowie, czyli Grecy i Macedończycy. Miedź i jej stopy były specjalnością Hellenów, a wyrób i handel wyrobami z miedzi. Był ich domeną. Herodot opisuje ich brązowe pancerze i uzbrojenie jako wyraźnie różniące się od prymitywnego wyposażenia Persów. W starożytnych źródłach greccy piraci opisywani są jako ludzie z brązu wychodzący z morza. Podczas wojen z Persami, faraon Psametyk III radził się wyrocznie z lotony. Wyrocznia odpowiedziała. Pomsta nadejdzie od morza w rękach ludu miedzi. Psametyk nie dowierzał do dnia, gdy Grecy wylądowali na egipskim wybrzeżu. Widząc wypełnienie się wyroczni, faraon sprzymierzył się z nimi przeciwko Persom. Imperium Aleksandra Wielkiego Macedońskiego objęło ogromne obszary. A po jego śmierci blisko przez półtora wieku królowie hellenistyczni panowali nad wschodem. Po Helenach panowanie nad antycznym światem objął Rzym, przedstawiony przez żelazne nogi. Werset 40 brzmi Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. Rzym był najsilniejszym i najdłużej istniejącym mocarstwem starożytności. Jego panowanie datujemy od 168 roku przed naszą erą do 476 roku. Jego celem było opanowanie świata. Rzymski poeta Wergiliusz napisał: Jesteś Rzymianinem, to jest Twój zawód. Rządź światem, bo jesteś Jego panem. Pokojowi nadaj obyczaje i prawa. ułaskaw tych, którzy się Tobie w posłuszeństwo poddadzą i złam przez wojnę opór zbuntowanych. Johann Herder, historyk niemiecki z XVIII wieku. Przedstawia moc i brutalność Rzymu następująco. Wyglądało, jakby Bóg wojny o żelaznych nogach szedł przez ziemię, a każdy jego krok rozlewał strumienie krwi. Izaak Newton, naukowiec z przełomu XVII-XVIII wieku, miłośnik proroctw biblijnych, napisał: Cztery różne metale, Muszą oznaczać cztery różne narody. I jak złoto oznacza Babilończyków, srebro Persów, miedź Macedończyków, tak żelazo nie może oznaczać znów Macedończyków, ale bezwzględnie jakiś inny naród. I zaryzykujemy powiedzenie, że nie ma takiego narodu na ziemi, do którego by ten opis najbardziej się stosował, jak tylko do Rzymian. W 330 roku Konstantyn Wielki przeniósł stolicę do Konstantynopola, wskutek czego Cesarstwo Rzymskie podzieliło się na wschodnie i zachodnie. W IV i V wieku, podczas wielkiej wędrówki ludów, doszło do inwazji barbarzyńców. Szczególnie na zachodnie cesarstwo. W 410 roku Wizygoci zdobyli Rzym. W 452 roku Hunowie podeszli pod Rzym, ale zabiegi dyplomatyczne biskupa rzymskiego Leona I uratowały miasto. Trzy lata później, w 455 roku, Wandalowie złupili stolicę. W 476 roku przywódca zbuntowanych, zaciężnych żołnierzy germańskich, Odoaker, usunął ostatniego cesarza Zachodu, Romulusa Augustulusa, i ogłosił się królem Italii, kończąc w ten sposób historię Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Na jego terytorium utworzyły się królestwa germańskie. Z których wyłoniła się średniowieczna Europa Zachodnia. Po cesarstwie rzymskim pozostała jeszcze jego wschodnia część Bizancjum. W 1453 roku zdobyli je Turcy. Żelazne nogi definitywnie odeszły do przeszłości. Czytam werset 41 i 42. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne. A po części kruche. Babilon został zastąpiony przez Persję, Persja przez Hellenów, a Hellenowie przez Rzym. Zgodnie z proroczą zapowiedzią, Rzym nie został zastąpiony przez kolejne mocarstwo, lecz podzielony między królestwa barbarzyńskie. Europa Zachodnia Wyrosła na ruinach Rzymu, stała się zbiorowiskiem królestw silnych jak żelazo i słabych jak glina. Historia Europy to pasmo konfliktów i dążeń do ustanowienia uniwersalnego państwa jednoczącego narody na wzór cesarstwa rzymskiego. Na przełomie VIII-IX wieku Karol Wielki. Próbował stworzyć cesarstwo karolińskie. Papież Leon III koronował go na cesarza rzymskiego insygniami cesarzy rzymskich w nadziei odrestaurowania imperium rzymskiego. Po śmierci karola w 814 roku jego cesarstwo rozpadło się. W 962 roku od tona pierwszego. Koronował papież Jan XII na cesarza świętego cesarstwa rzymskiego. Odtąd III pragnął stworzyć cesarstwo uniwersalne obejmujące Bizancjum, Germanię, Galię, Italię i Słowiańszczyznę. Przyjął tytuł Romanorum imperator Augustus a swój program wyraził na cesarskiej pieczęci Renovatio Imperii Romanorum. Przywracał rzymskie obyczaje, przywdziewał bizantyjskie togi i nadawał rzymskie tytuły, patrycjuszy, prefektów i magistrów. Jego śmierć w 1002 roku przerwała jego plany. W 1530 roku Karola V Habsburga koronowano na cesarza największego mocarstwa Europy, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Poświęcił się idei ogólnonarodowego, uniwersalnego państwa na wzór antycznego Rzymu. Zgnębiony niepowodzeniami abdykował i schyłek życia spędził w klasztorze. Król Francji, Ludwik XIV, był monarchą absolutnym. Jego wola była prawem najwyższym. Mawiał: Państwo to ja. Posiadał nieograniczoną władzę. Mówił o sobie, że jest mniejszy od Boga, lecz większy od globu ziemskiego. Określano go król Słońce. Zdominował całą Europę, aż w 1715 roku zmarł jako zgorzkniały, zgrzybiały i wyłysiały starzec, a Francja utraciła supremację. W 1804 roku koronowano Napoleona Bonaparte na cesarza Francuzów. Jego plan był prosty: zdobyć i zjednoczyć Europę. Wyraził swój zamiar następująco: potrzebujemy jednego prawa europejskiego, jednego sądu kasacyjnego, jednolitego pieniądza, jednolitej miary i odważników. Potrzebujemy jednakowych ustaw dla całej Europy. Podbił Europę, której narzucił swój porządek prawny. Na drodze stała mu Rosja. W 1812 roku ruszył na Rosję i zajął Moskwę. Nic nie osiągnąwszy, zarządził odwrót, a zima, głód i wojna podjazdowa Rosjan zdziesiątkowały wielką armię. Kampania rosyjska przekształciła się w powszechną wojnę przeciwko Napoleonowi. W 1813 roku w bitwie narodów pod Lipskiem w ciągu czterech dni zginęło 100 tysięcy ludzi. Napoleon poniósł klęskę, abdykował i udał się na zesłanie na Elbę. Po dwóch latach powrócił do Francji, rozpoczął kampanię przeciwko Prusom i Anglii, zanim dotrą posiłki rosyjskie i austriackie. W 1815 roku przegrał bitwę pod Waterloo. Zesłany na wyspę świętej Heleny, zmarł w wieku 51 lat. Gdy Adolf Hitler przejął władzę nad Niemcami, zaczął realizować cele swej polityki: zbudować rzeszę wielko w której mieszkaliby ludzie mówiący językiem niemieckim, według doktryny: jeden naród, jedna rzesza, jeden wódz. Podporządkować świat interesom Niemiec według zasady: Niemcy, Niemcy ponad wszystko zdobyć przestrzeń życiową dla Niemców maszerować na wschód. W 1939 roku, atakiem na Polskę, rozpętał II wojnę światową zdobył terytoria porównywalne z obszarem Cesarstwa Rzymskiego. Wydawało się, jak zapowiedział Hitler, że trzecia rzesza przetrwa tysiąc lat. Pewny siebie uderzył na Rosję. Klęska Wehrmachtu w Stalingradzie, a potem na łuku kurskim, odwróciła losy wojny. Armia Czerwona zdobyła Berlin 2 maja 1945 roku. W wersecie 43 Daniel zapisał: a że widziałeś, żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Proroctwo zapowiedziało, że w czasach ostatecznych, chociaż narody się z sobą spokrewnią, nie będą w jedności. Na przełomie XIX-XX wieku próbowano zjednoczyć Europę więzami pokrewieństwa. Prawie wszystkie rządy krajów europejskich były połączone więzami małżeńskimi. Królową Anglii Wiktorię nazywano babcią Europy. Jej córka była żoną władcy Prus i Niemiec. Jej trzy wnuczki Królów Norwegii, Rumunii i Hiszpanii. Nie zapobiegło to wybuchowi w 1914 roku I wojny światowej. Przeciwko Niemcom i ich sojusznikom walczyła Rosja. Choć ponosiła klęski, to jednak zmusiła Niemców do wycofania części wojsk z frontu zachodniego, niwecząc ich plany i zadając straty. Ofensywa rosyjska w 1916 roku rozbiła dwie armie austriackie i opanowała Galicję Wschodnią. W wyniku pierwszej wojny światowej Europa uległa dalszemu rozdrobnieniu. Monarchia austro-węgierska rozpadła się. Powstały nowe państwa lub odzyskały niepodległość, a w Rosji Powstało państwo rządzone przez bolszewików. Obecną cechą polityki międzynarodowej jest dążenie do jedności politycznej, wojskowej, gospodarczej, finansowej i religijnej. Stąd mamy NATO, ONZ, Unię Europejską, Światową Radę Kościołów itd. Tak Unia Europejska to dokładne wypełnienie testamentu Napoleona. Potrzebujemy jednego prawa europejskiego, jednego sądu kasacyjnego, jednolitego pieniądza, jednolitej miary i odważników. Potrzebujemy jednakowych ustaw dla całej Europy. Chcę ze wszystkich narodów uczynić jeden naród. Proroctwa Daniela nie twierdzą, że nie dojdzie do zjednoczenia się narodów, ale że nie będzie ono trwałe, podobnie jak to było w przypadkach wcześniejszych prób zjednoczenia Europy, bo glina i żelazo nie połączą się. Chociaż proroctwa biblijne bezpośrednio nie wymieniają Rosji, bez względu na to, jaki ustrój panował w niej, Rosja była znaczną siłą w świecie kształtującą dzieje ludzkości. Rywalizowała o prymat na arenie międzynarodowej, mimowolnie wpływając na wypełnianie się proroc biblijnych. Jednak proroctwa nie widzą Rosji jako dominującego mocarstwa w czasach ostatecznych. Siedem wieków po śnie o metalicznym posągu opisanym w drugim rozdziale księgi Daniela. Bóg około 96 roku objawił apostołowi Janowi przebywającemu na wyspie Patmos proroczą wizję mocarstwa, które zdominuje świat w czasach ostatecznych. Jan tak je opisał. Popatrzmy na trzynasty rozdział Księgi Apokalipsy, czyli objawienia świętego Jana i tam werset jedenasty. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Bestia wychodząca z ziemi wyglądała inaczej od bestii przedstawionych w innych proroctwach Biblii, a także pojawiła się w inny sposób. Ona wyszła z ziemi, a więc zamiast obalać inne mocarstwa, pojawiła się na terytorium niezamieszkanym i stopniowo wzrastała w siłę. Nie powstała wśród walczących narodów Starego Świata ukazanych w proroctwach jako wzburzone morze ludów. Kontekst proroctwa Apokalipsy wskazuje, że zwierzę wyszło z ziemi w czasie, gdy w 1798 roku została złamana hegemonia rzymskiego papiestwa. Jan opisał te wydarzenia w pierwszej części XIII rozdziału Apokalipsy jako śmiertelną ranę bestii. W 1798 roku, kiedy rzymskie papieństwo utraciło swą 1260-letnią dominację, jedynym takim terytorium był kontynent zachodni. Jaki naród Nowego Świata wtedy rósł w siłę i zwrócił na siebie powszechną uwagę? Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Autor Apokalipsy widział zwierzę wychodzące z ziemi na podobieństwo wschodzącej rośliny. Prorok użył tu greckiego słowa anabajno. Greckie słowo anabajno. Określa ruch wzrastania roślin, wschodzić, wyrastać. Często mówcy i historycy powtarzali myśli apokalipsy, omawiając powstanie i rozwój Stanów Zjednoczonych. Amerykański pisarz Townsend, opisując powstanie Stanów Zjednoczonych, pisze o tajemnicy ich wyjścia z pustkowia. Podaje, że. Z niewidocznego nasienia wyrośliśmy na potężne państwo. Dziennik The Dublin Nation w 1850 roku pisał o Stanach Zjednoczonych jako o cudownym państwie, które wyłoniło się i pośród milczącej ziemi codziennie pomnażało swoją potęgę i dumę. Edward Everett w przemówieniu wygłoszonym 22 grudnia 1824 roku w Plymouth w stanie Massachusetts o pielgrzymach, protoplastach narodu amerykańskiego, powiedział: Czy szukali jakiegoś opuszczonego miejsca, bezpiecznego z powodu swego oddalenia, gdzie mały zbór z Leyden mógłby cieszyć się wolnością sumienia? Spójrzcie na ogromne przestrzenie, nad którymi w pokojowym podboju wznieśli sztandar krzyża. Jan widział, że zwierzę wychodzące z ziemi miało dwa rogi podobne do baranich. W języku proroczym rogi oznaczają siłę, moc. Jakie dwie cechy stały się podstawą potęgi Stanów Zjednoczonych? Pielgrzymi, którzy pierwsi kolonizowali Amerykę, by znaleźć tam schronienie przed uciskiem królów i nietolerancją panującego kościoła, byli zdecydowani stworzyć rząd oparty na dwóch fundamentalnych zasadach: wolności obywatelskiej i tolerancji religijnej. Ideę tę wpisali. W deklarację niepodległości, która zawiera wielką prawdę, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi i wszyscy obdarzeni są niezaprzeczalnym prawem do życia, wolności i szczęścia. Wolność osobista i religijna stały się podstawą Konstytucji Stanów Zjednoczonych, uchwalonej w 1787 roku, i to właśnie one, przedstawione w proroctwie jako dwa rogi podobne do baranich, są źródłem siły oraz dobrobytu państwa. W tym kraju szukały schronienia miliony uciskanych z Europy i świata. Tłumy przybywały do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, aż kraj ten urósł do światowej potęgi. W Biblii baranek kojarzy się z Chrystusem. Rogi podobne do baranich wskazują więc na pozytywne cechy zwierzęcia reprezentującego Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wyszły z cienia na początku XX wieku. Przystąpienie Ameryki do I wojny światowej po stronie Ententy zmieniło jej wynik. Hołdowały izolacjonizmowi i neutralności. Jednak bieg wypadków zmusił je do udziału w II wojnie światowej przeciwko państwom osi. Ich zaangażowanie się w wojnie przesądziło o jej przebiegu. Po wojnie Stany Zjednoczone. Zdobyły czołową pozycję polityczną i gospodarczą w świecie. Stały się przywódcą świata niekomunistycznego i przeciwstawiły się rosnącej agresywności Rosji, z czasem ją wyprzedzając. Stany Zjednoczone osiągnęły prymat w świecie, umacniają swoje pozycje i wpływy w wielu miejscach globu. Putin dokonał inwazji na Ukrainę, aby nie dopuścić, by dostała się w sferę wpływów Zachodu. Wojna na Ukrainie tak naprawdę jest wojną ze Stanami Zjednoczonymi, w której Rosja dąży do wyparcia ich z Europy Wschodniej. Dlatego Putin nazywa ją operacją stabilizacyjną. Chiny także stały się głównym rywalem Stanów Zjednoczonych, bo zagrażają ich hegemonii. Dlatego są w sojuszu z Rosją, aby utrzymać równowagę sił i wyprzeć Amerykanów z Azji. Jak potoczą się obecne tragiczne wydarzenia w najbliższym czasie, trudno powiedzieć. Na pewno są one znakiem czasu obwieszczającym bliski powrót Jezusa. Jakkolwiek się stanie, uważam, że to Stany Zjednoczone pozostaną supermocarstwem i ugruntują swą międzynarodową dominację, gdyż to one są wskazane w proroctwach do głównej roli w świecie w czasach ostatecznych. Na naszych oczach realizują się proroctwa biblijne, o których dzisiaj mówimy. Niestety, zwierzę wychodzące z ziemi, mające dwa rogi podobne do baranich, oznaczające wolność osobistą i religijną, przemówi w niedalekiej przyszłości jak smok. Mową narodu są postanowienia rządu, władz ustawodawczych i sądowych. Stany Zjednoczone będą postępować wbrew zasadom wolności osobistej i religijnej. Które uznały za podwalinę swej polityki. Przepowiednia Apokalipsy, że zwierzę z ziemi mówi jak smok, jest zaskakująca i trudna do przyjęcia. Jednak Biblia się nie myli, a to oznacza, że w Stanach Zjednoczonych nastąpi rozwój nietolerancji religijnej i ograniczania wolności osobistej. Zwierzę wychodzące z ziemi. Z rogami podobnymi do Baranich, z początku pozornie, niewinne i łagodne, w końcu przemówi jak smok. Wróćmy do drugiego rozdziału księgi proroka Daniela i tam odczytajmy sobie kolejne wersety badanego proroctwa 44 i 45. Za dni tych królów. Bóg Niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk? Rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Treść powyższych wersetów jest najważniejszą częścią snu Nebukadnesara, finałem, do którego wszystko zmierza. Ludzkość nie jest w stanie zaprowadzić na ziemi dobra i sprawiedliwości, egzystować w jedności i pokoju. Dlatego konieczna jest boska interwencja, która zakończy historię cierpień i śmierci, powołując nowy, doskonały świat. Chrystus niedługo powróci. Takie jest znaczenie kamienia, który uderzył posąg w stopy i rozbił go. Prorok zapisał, że Królestwo Boże ustanowi Chrystus niezależnie od działań i woli człowieka. Czy chcemy tego, czy nie, czy wierzymy w to, czy nie, Chrystus powróci i bez udziału ludzkiej ręki dokona odnowy świata. Jego królestwo, które ogarnie planetę, jest pochodzenia boskiego. Zostało to przedstawione w symbolu kamienia odrywającego się od góry. W proctwach biblijnych góra jest często symbolem królestwa Bożego. Królestwo kamienia nie będzie dalszym elementem posągu, lecz pochodzi z zewnątrz, przybędzie od tronu Bożego w niebiesiech. Zakończy doczesny porządek. Nie ma w nim nic ze Starego Świata. Reprezentuje nowy, doskonały, zupełnie inny świat. Dlatego prorok napisał, że kamień rozbije posąg, a wiatr rozwieje jego szczątki, tak, że po nim nic nie pozostanie. Ziemskie królestwa były przemijające, zaś królestwo kamienia będzie wieczne ogarnie cały glob ziemski w odróżnieniu od doczesnych mocarstw, które zajmowały tylko część jego obszarów. Kiedy nastanie królestwo kamienia? Wszystko na to wskazuje, że w niedługim czasie obecny świat odpowiada proroczej charakterystyce czasów, w których ma spaść kamień. Daniel zapisał, że kamień uderzy w stopy z żelaza i gliny, oznaczające czas obecny. Stanie się to, jak powiedział Daniel, za dni tych królów, czyli wtedy, gdy Europa i świat będą podzielone na wiele państw dążących do jedności, ale jednocześnie różne konflikty i trudności będą je dzielić. Daniel zapewnił Nebukadnesara, że sen się na pewno wypełni, a więc królestwo kamienia będzie tak samo realne jak ziemskie. Tak jak w swoim czasie powstawały doczesne mocarstwa, tak samo w określonym momencie Chrystus proklamuje na ziemi swoje królestwo. Świat już dawno dojrzał do tego, aby proroctwo się wypełniło. Mam wrażenie, że opóźniony powrót Jezusa i zwłoka w wypełnieniu się proroctwa podyktowane są Bożym miłosierdziem. Jak wyjaśnił to apostoł Piotr w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale i wersecie dziewiątym. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce. Aby wszyscy przyszli do upamiętania. Kiedy senne Bukadnesara dopiero co zaczął się wypełniać, Daniel zapewnił króla, że sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Z moich wyliczeń wynika, że dzisiaj, po upływie 26 wieków 84% proroctwa wypełniło się, a pozostałe 16% wypełni się niebawem. Dlaczego nadejście Królestwa Bożego zostało przedstawione jako spadający kamień, rozbijający posąg? Złoto było charakterystyczne dla Babilonu, srebro reprezentowało Persję. Mieć Hellenów, a żelazo Rzym. Gliniano żelazne stopy oznaczają podzielone narody po upadku antycznego Rzymu. W Biblii kamień i skała to symbole Mesjasza odnoszące się do Chrystusa. Jezus jest przedstawiony jako opoka Kościoła, fundament zbawienia, kamień węgielny odrzucony przez naród wybrany. Nieporuszona skała pod stopami wiary. Końcówka drugiego rozdziału księgi Daniela opowiada, że król babiloński pod wrażeniem proroctwa oddał Danielowi cześć, a nawet rozkazał złożyć mu ofiary. W naturalnym odruchu oddał hołd narzędziu ludzkiemu, przez które poznał tajemnicę snu o metalicznym posągu. W swojej ograniczonej znajomości prawdziwego Boga uczynił to, co według niego było najlepsze, by uczcić Boga Daniela. Nebukadnesar wyznał: Za prawdę, wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem Królów. On objawia tajemnicę, gdyż Ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. W uznaniu dla Boga, Nebukadnesar, na prośbę Daniela, wyniósł jego towarzyszy na namiestników prowincji babilońskiej, a jego samego pozostawił na dworze jako zwierzchnika mędrców i swojego osobistego doradcę. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową literatury płatnej i bezpłatnej. Poszperajcie. Jeśli znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a my wyślemy pocztą. Dzisiaj polecam dwie bezpłatne książeczki. Pierwszą, gdy wszystko traci sens dla osób szukających celu i sensu życia. I drugą, wszechmogący, bezsilny, sprawiedliwy, wyjaśniającą. Dlaczego Bóg dopuszcza wojny i cierpienia, skoro jest dobry i wszechmogący? Pozdrawiam i do zobaczenia!